Wokół jednej z milionów gwiazd naszego wszechświata orbituje pewna mała planeta zamieszkana przez szczęśliwą cywilizację strusi. Ich świat był spokojny. Strusie nie darły kotów ze swymi sąsiadami, przeróżnymi zwierzakami i ptakami. Pokojowo nastawione strusie poświęcały się życiu rodzinnemu. Świata nie widziały poza swymi pisklętami. Jednak w czasie, gdy strusie wiodły swój cichy żywot, były obserwowane przez okrutnego i ponurego profesora, który knuł podłe plany przeciwko szczęśliwym ptakom. Profesor zamierzał podbić planetę strusi i to z pomocą ich samych. Szalony profesor postanowił wykraść wszystkie niewyklute pisklęta i wychować je na nieustraszonych wojów. Profesor chciał urzeczywistnić swój nikczemny plan jak najszybciej. Asystent profesora wyruszył statkiem kosmicznym w kierunku planety strusi. Pod osłoną nocy asystent zakradł się do pokojów dziecinnych i porwał wszystkie pisklęta w skorupkach. Złodziej wracał pośpiesznie do swego pojazdu i nie zauważył, że worek z jajkami był dziurawy. Na krętej ścieżce pojawił się oczywisty ślad wiodący do statku kosmicznego. Wczesnym rankiem biedni rodzice szaleli z rozpaczy i nie wiedzieli, co począć. Rada Wojenna Strusi postanowiła ścigać złodzieja. Do pościgu przystąpiły najsilniejsze i najzmyślniejsze spośród wszystkich strusi. Dowiedziawszy się o pościgu, okrutny profesor wprowadził w trans część mieszkańców planety i nakazał im powstrzymać strusie za wszelką cenę. W dzisiejszym odcinku zabierzemy się za Struś Szybki Lopez, czyli drugą grę, jaką zrealizowałem na kanale, a stało się to w 2011 roku. Pamiętam, że wtedy przechodziłem grę na poziomie łatwym z niewiadomych powodów. Teraz oczywiście podkręcimy nieco poziom trudności i zagramy na poziomie najwyższym z możliwych. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie się grało, no i przy okazji przypomnijmy sobie też te stare, dobre czasy, kiedy to w tę grę się grało i nagrywało. Także naprawimy ten błąd. Tak, gramy tym strusiem, jakim graliśmy wtedy, w 2011. No i pierwszy poziom przed nami, czyli wioska. Od tego wszystko się zaczyna. Tak, jak powiedziałem, serię realizowałem w 2011 roku. Niedługo po premierze kilku pierwszych odcinków z Trackmania Nations wziąłem się za strusia. Pamiętam, że wtedy powstało 17 odcinków. No i tak, grałem na poziomie niskim. Teraz gramy na najwyższym poziomie i na pewno będzie się grało inaczej. Jestem o to przekonany. Spójrzcie tylko na lewy dolny róg. Musimy zebrać w tym poziomie 200 jaj, co jest naprawdę sporą ilością. Wręcz powiedziałbym, że bardzo sporą. Podczas gdy na najniższym poziomie wystarczyło tych jaj zebrać 100, to tutaj już aż 200. Ale będziemy próbować. Nie poddamy się tak łatwo. Już mamy prawie połowę. Na razie jakoś idzie, ale zobaczymy, co będzie dalej. Także, no, może być dość spore wyzwanie ogólnie. Bo nie dość, że trzeba zebrać minimalną liczbę jaj, która jest naprawdę spora, no to jeszcze trzeba omijać zręcznie bardzo wiele przeszkód, które tutaj mamy rozsiane. Wszelkie tutaj kłody, czy to wiadra kołysające się, a to drzwi po bokach, które się otwierają automatycznie i mogą nas przywalić. Tak, ale żeby móc sobie poradzić sobie z tymi przeszkodami, no to mamy bonusy, które oczywiście warto zbierać. Pierwszym z bonusów jest taki czerwony plusik, który sprawia, że po prostu zyskujemy jedno piórko. Bo każdy kontakt z przeszkodą to jest utrata takiego jednego piórka. Jeżeli stracimy wszystkie piórka, no to tracimy jedno życie, a utrata wszystkich żyć oznacza koniec gry. Także tutaj miejmy się na baczności. Tak, i mamy też bonus
tarczę, o, którą teraz udało się podnieść. Dzięki temu jesteśmy odporni na wszelkie przeszkody, tak. Możemy sobie pędzić przed siebie bez żadnych obaw, bez kompletnie żadnych obaw, bo to jest taka chwilowa nieśmiertelność. Od niczego wtedy nie oberwiemy. Oczywiście musimy mieć na uwadze fakt, iż tarcza ta działa tylko przez jakiś czas. Bodajże kilkanaście sekund i nie dłużej. No, a przy okazji już mamy komplecik, moi drodzy. Także bardzo się cieszę, że już... No, właściwie pierwszy poziom mamy prawie z głowy, bo wygrać z innymi strusiami, no to nie jest problem. Nie, tutaj niestety w tej grze inteligencja adwersarzy, no, nie powala na kolana. 21 sekund przewagi nad Peterem, czyli nad kolejnym strusiem. Także teraz poziom numer 2. Kolejna wioska. Tak, była wioska, no to teraz kolejna wioska, a czemu nie? Wow, już się zaczyna nieźle. Wow. Myślałem, że te drzwi mnie jednak nie uderzą. Dobra, ale teraz już pędzimy. Oficjalnie. Tak, kolejna wioska, czyli oczywiście nowa trasa do pokonania. Mamy też parę nowych przeszkód. I jest też nowy bonus, który mam nadzieję za chwilę zbierzemy. No, na razie jeszcze nie, ale jeszcze go zbierzemy. Tutaj bardzo fajna melodia wybrzmiewa ogólnie. To jest jeden z moich ulubionych utworów w całej grze. Naprawdę wpada w ucho. Szczególnie ta część. Jakoś tak leci. Nie, no od razu mi się milej robi, jak tylko tej muzyki słucham. No dobrze, moi drodzy, mamy już 52 jaja. Prawie pierwsze okrążenie dobiega końca. No, wystarczy 50 jaj na okrążenie, z tego co patrzę. Na razie jest dość obiecująco, ale co będzie się działo potem? No, bo później mogą nadejść schody. Bo to dość często się niestety zdarza, że tych jaj ubywa w końcu. Co może doprowadzić do takiej sytuacji, że pod koniec rajdu będziemy musieli zawrócić, co oczywiście, no, możemy tak postąpić, ale wtedy stracimy nieco czasu, a w międzyczasie może już ktoś nas wyprzedzić. Dlatego takiej sytuacji się obawia mi to bardzo. Więc polecam, no, możliwie wszystkie jaja zbierać. Nie omijać ani jednego. A, rzutem na taśmę podnieśliśmy tarczę. Super. Tutaj mamy za kolesia, który sobie rzuca melonami. Ważne jest tylko, żeby w nas nie trafił takim arbuzem czy tam melonem. O, uda się? Tak. No, jeszcze tylko 40, więc jest dość nieźle. Tutaj struś się zaciął, ale to już jego problem. 114. No i decydujące okrążenie, jak ono się skończy. Tak, jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że wtedy jak realizowałem serię walkthrough z tej gry, no to pierwszy odcinek zacząłem od razu od załadowania pierwszego poziomu. Tak, nie pokazałem intra. Właśnie nie wiem dlaczego. Tak się teraz zastanawiam. Tak, także nie dość, że na najniższym poziomie zagrałem, no to jeszcze intra nie pokazałem. No jak tak można? Tak, oczywiście teraz wiadomo, że wszystko nadrobimy. Wow, ale się ścięło. Przy okazji mamy już komplecik. Także cieszę się bardzo. Pędzimy na metę już. Ale temu kolesiowi, no to... Wow, co się z tym arbuzem stało? Widzieliście?
jak arbuz jakby w górę poszybował. Okej, okay, no comments. Dobra, grabie tym razem nas nie dokuczą. Tak, dobra, jest. I wyżyna teraz się wczytuje. Trzecia już plansza w grze i to jest akurat ta plansza, gdzie chyba najwięcej piórek straciłem. Tak dużo piórek straciłem, że aż jeden z moich widzów to zarzucił mi, że nie potrafię grać, czy coś w ten deseń. I być może wtedy, fakt, nie potrafiłem grać, ale to były moje początki. Zresztą też nie umiałem za dobrze grać, no przyznaję sam. No zresztą Strój Szybki Lopez to też jedna z pierwszych gier, w jakie kiedykolwiek grałem, więc oczywiście też umiejętności no nie mogły być za wysokie, umiejętności gry. Wow, ale teraz kamera świruje. Tak, to jest właśnie efekt tego uderzenia młotkiem, bo w tym poziomie możemy zostać trafieni takim młotkiem. I naprawdę nie polecam. Nie polecam właśnie być trafionym, bo nie dość, że stracimy więcej niż jedno piórko, no to jeszcze zacznie ta kamera świrować, no i no jest trudniej się wtedy poruszać. Znaczy trudniej jest sterować strusiem. No, przy okazji, cześć Bobry, co tam słychać? Widzę, że się nieźle bawicie. Też bym chciał się pochuśtać, naprawdę. Ale chyba jestem na to trochę za duży w tym momencie. Dobrze, co my tu mamy? O, mamy nowy bonus. Jest to but, który sprawia, że poruszamy się znacznie szybciej. I tak, i warto też pamiętać, że nie tylko poruszamy się szybciej, ale też struś ma wtedy olbrzymią wręcz tendencję do ślizgania się, niczym na lodowisku, więc o tym też nie należy zapominać. Wow, czy te drzewa już się nie przewracały przypadkiem? No, zdaje się, że przewracały się, ale... No cóż, ktoś musiał je postawić i znowu się przewracają. No tego też nie skomentuję, no bo jak już, wiecie, przewróciły się drzewa, no to już powinny leżeć, no, do końca. Ja nie wiem, jak, kto mógł je postawić w minutę? No, tu w ogóle struś się zaciął znowu. Ale te bobry widać, że naprawdę dobrze się bawią, skoro w ogóle nie przestają. Naprawdę musi im się podobać. Tylko czemu akurat huśtają się tam, gdzie strusie biegną? No tego już nie mogę zbytnio zrozumieć, ale już nie czepiajmy się. Mamy 104, czy jeszcze tylko 26 jajek. No jest obiecująco, ale jak to się skończy... Wiecie co? Chyba trochę zwolnimy, bo... Właśnie, tu w ogóle jajek nie ma. Zniknęły gdzieś. O! Ale tutaj już niektóre się pojawiają. Także bardzo miło. Cyk, cyk. Wow, kurde, ale zostałem trafiony. A jest, udało się. No, ale czasami widzicie, trzeba ryzykować, bo niektóre jajka są w takich miejscach, gdzie jest wręcz wielkie prawdopodobieństwo, że zostaniecie trafieni młotkiem. Więc tego nie mogę zbytnio zrozumieć, dlaczego akurat w takich miejscach są czasami jaja. I znowu nic nie ma. A jeszcze 9 jajek trzeba. O jeju. Dobra. Może zrobimy taki myk.
Proszę mnie nie popychać. Przy okazji. No nie wiem, czy dobrze poszedłem, bo tu nic nie ma kompletnie. O, rety, rety. Dobra, trzeba tędy spróbować. A ten struś... No nie mówcie mi, że też wszystko zebrał. No dobra, wracamy. Mam nadzieję, że tym razem już się uda zebrać resztę. O, jest, akurat udało się. 131 na 130, tak jest. I kolejny poziom, zielony las. Co to będzie tym razem? I znów mamy kolekcjonować jaja, dokładnie 200. I tutaj gra muzyka z menu głównego, tak. Wow, żywe drzewa, wow. Tak, i to są autentycznie żywe drzewa, bo mogą też uprzykrzyć nam życie, jeżeli tylko nas trafią. No, z drogi, strusiu. Sprężyna jest tutaj, ale jej nie zbieram, bo tutaj mamy dwie przeszkody usytuowane bardzo blisko siebie. Więc no byłaby obawa, że przeskoczyłbym jedną przeszkodę, a abym znalazł się jednocześnie w drugiej przeszkodzie. ...82 jaja. Może tym razem na prawo spróbujmy. Oczywiście na prawo nie kierunek studiów, tylko na prawo w sensie... ...prawą ścieżką pójdziemy. O! Żeby nikt nie miał wątpliwości. Dobra, pędzimy. 110. Dum, 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 dum. Nie, muszę powiedzieć wam szczerze, że muzyka to jest chyba jeden z największych zalet tej gry, bo no, wszystkie melody mi się podobają. No może nie wszystkie. Ale naprawdę większość jest bardzo, bardzo dobra do słuchania, więc no, polecam. No, 163. Pięknie. I trzecie okrążenie, także jest bardzo dobrze. Skończymy czwartą planszę i za chwilę będzie ostatnia, piąta. ...188. No, to się dobrze skończy, tak coś czuję. No, już mamy komplecik. Moi drodzy. Także pędzimy, pędzimy. I za chwilę ostatnia plansza. Ale nie w grze, tylko w odcinku. Jakby ktoś pytał. Tak, bo plansz mamy w sumie 17, podczas gdy będziemy mieć 5 plansz z głowy. Mroczne bagna, proszę uprzejmie, 155 jajek tym razem do zebrania. Hej, wszyscy już zaliczyli kraksę, na dzień dobry. Niezła rzeźnia. Dobrze, ale my już pędzimy. Tak,
taki, można powiedzieć, mroczny klimat się teraz zrobił. O, tarcza bardzo się przyda. Mamy tu bardzo sporo takich dziurek, z których wyskakują rękawice. I oczywiście kontakt z nimi, no, nie jest zbyt mile widziany. Podobnie też nie jest mile widziany kontakt z spotkanie z tymi dużymi dziurami w ziemi. Wiadomo, co należy zrobić w takiej sytuacji. Ło, cudem udało się uniknąć. Dobrze. 155 jajek, czyli przynajmniej 52 na okrążenie. No, akurat już 1/3 mamy. Wow. No, tej dziury się nie spodziewałem, tej rękawicy. Właśnie to jest też taki problem, bo plansza jest dość ciężka, ale to z tego powodu, że są tu momenty, gdzie tych rękawic nie widać. Tych dziurek nie widać. Po tym, jak przeskoczymy tę kłodę. Tak, mamy chyba dwa takie momenty na tej planszy. I ogólnie, co jest ciekawe, to do tego poziomu przechodzimy od razu po zakończeniu poprzedniego, co jest no więcej niż interesujące, bo do tej pory zawsze było tak, że kończyliśmy poziom, przechodzimy do głównej mapy gry, gdzie możemy sobie wybrać kolejny poziom do rozegrania, prawda? A tutaj z kolei dla odmiany po prostu załadowuje się od razu kolejna plansza w grze. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale nieważne. Dobra, uwaga. No, z jajkami jest dobrze. Pamiętam, że jak robiłem odcinek, przypomnijmy sobie, tak, to był odcinek poświęcony seriom nagranym w 2011 roku. Tak, pamiętam, że zwróciłem uwagę na refren tej melodii, która teraz wybrzmiewa. Zapewne pamiętacie te da 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 da, jakoś tak. No nie powiem, nie przepadam za tym. Za tym da 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 da. Bo to jest, no, jak to brzmi, prawda? No ale taki rzeczywiście utwór mamy. O, i za chwilę będzie ten refren. Poczekajcie, muszę się wsłuchać. O, teraz ta da 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 da. Okej, dobra, już nie będę więcej tego odtwarzał. Tylko po prostu już skończmy ten poziom, bo widzę, że już mamy nadwyżkę jaj. Dobrze, to zobaczmy nasze postępy. Tak, bo to już jest prawie koniec. O, patrzcie, 44 setnymi pokonaliśmy Artiego. Wow. I tak oto kończymy zmagania na pierwszych 5 mapach w grze Strój Szybki Lopez na najwyższym poziomie trudności.